Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na czytaniu na kolejny czas. Witam Was w horoskopie tygodniowym. Jak zawsze pamiętajmy, kochani, są to czytania ogólne, czyli każdy z nas bierze to, co rezonuje. To, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć. I jak zawsze przypominam, nagrywam w systemie otwartym, a to znaczy, kochani, że możecie tu swobodnie buszować ze swojego kosmogramu, poszukując informacje nie tylko w znakach słonecznych, z księżyca czy ascendentu, ale też z innych planet. Kto ma ochotę, zapraszam do wzięcia udziału w loterii Lilii, która cały czas trwa. Osoby, które wygrały we wcześniejszych miesiącach, zawsze ogłoszenie jest na końcu horoskopu miesięcznego, no i też w tych postach, które dodaję na wszystkich moich platformach, czyli na Facebooku, na Instagramie, na oczywiście YouTubie, na społeczności. Tak jest. Dobrze, kochani, tyle tytułem wstępu. Zaczynajmy nasz horoskopik. Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na czytaniu na kolejny tydzień. Fajnie, że jesteście, że wracacie. Zobaczmy, jaki główny temat przewodni. O, już mamy. Śnieżny leopard, ale pięknie. Self-reliance. Poważny temat, kochani. Tak. Ta karta podpowiada, żeby pozwolić sobie troszkę więcej na słuchanie własnej intuicji, na pobycie w ciszy, w spokoju, na poszukiwanie prawdy, której potrzebujesz, tych informacji, mądrości, której potrzebujesz na dany moment, w ciszy właśnie. Ważnym jest dla ciebie także, aby pozwolić sobie na to, by wszystkie twoje cząstki, które tutaj chcą się odezwać, chcą brać udział jakby w tych decyzjach podejmowanych, wyborach podejmowanych, czyli serduszko z umysłem powinny tutaj być w takiej integralności, prawda? Żeby dokonywać właściwych osądów sytuacji, właściwych działań i żeby działać we właściwym momencie też. Ciekawe. Ten dziki kot kojarzy mi się też ze zwinnością i potrzebą bycia elastycznym w tym czasie. Też obserwować, przyglądać się i działać we właściwym momencie znowu. Okej, zobaczmy, co tu dla raczków na ten czas. Okej, mamy już kilka kart. Temat, który przybywa jako nowy lub też powtarza się, powraca. Mamy rycerza pentakli i kartę umiarkowania. Temat ważny, karta kochankowie. Relacje, związki, cesarz. Już widać, że ważny tydzień, dużo wielkich arkan. Wow. Sprawy urzędowe, finansowe. W głowie też u raczka mamy rydwan. Więc będziecie w tej swojej sile. Będziecie silne, będziecie mieć moc, będziecie mieć możliwości, ale dużo rzeczy się będzie działo i chodzi o to, żeby właśnie pobyć trochę w ciszy, żeby sobie wyciszyć się, odpocząć, poukładać pewne rzeczy i podjąć decyzję z tej płaszczyzny takiego spokoju wewnętrznego. Okej. Dobrze. Dobra. Kochani, nie mogę oprzeć się pokusie, żeby i takiemu wrażeniu, bardziej może nawet niż pokusie, żeby nie powiedzieć Wam, że w tym czasie, szczególnie tu mówię do raczków, które już mają jakieś podejrzenia, znajdziecie jakąś prawdę na temat swojej partnerki czy partnera, która nie będzie przyjemna. Tu będzie jakieś rozczarowanie. Szczególnie tutaj też takie relacje długotrwałe,
Oczywiście flirty, romanse, kochankowie, tak, ale też tu małżeństwa, zobaczcie, długotrwałe relacje, przyjaźnie, właściwie tu widzę każdy rodzaj relacji, jaki istnieje. Czyli gdzieś tu u raczków będzie wychodzić po prostu prawda na wierzch w tym czasie. Dobra, w tym obszarze jak zawsze, jak to jest jakiś nowy raczek, to witamy na kanale. Tutaj mogło to już się u ciebie stać, może teraz się dzieje, a może przyjść. Nie musi czytanie ogólne, tak? Mamy arcykapłana, mamy dwa, no właśnie, dwa pentakle i księżyc, czegoś nie wiesz. I w tym tygodniu ta prawda tutaj ewidentnie może się ujawnić, może wyjść, co wytrąci ciebie z równowagi. Dobra, weźmy drugą talię, żeby od razu dopytać. Ja tu czuję, że to się zbierało dłużej. To jest dla osób, kochani, czytanie, które mają to poczucie, czy przewidziały już na swój sposób, czy odczułyście już na swój sposób, że to się zbliża, że coś jest nie tak. Dokładnie. Sześć mieczy, tu zobaczmy dalej. Kochankowie, sześć buław. Karta cesarza, znowu księżyc, zobaczcie, w relacjach, związkach. Rydwan tutaj, tu jest pięknie, okej. Auć, aż mnie zakłuło. Podwójna trójka mieczy. No tu, kochani, tu no, choćbym ja chciała tu uczarować i pójść z tym czytaniem w innym kierunku, to jest tak dobitne. To jest tu tak dobitnie widoczne. Dobra, weźmy wszystkie karty. Tak jest. To jest dla osób, które już, tak jak powiedziałam, coś czują, coś przewidują, gdzieś tam coś widzą i jest jakaś sytuacja w twojej głowie, jakieś wydarzenie, coś ci się przypomina i kiedy o tym myślisz, masz takie zimne ciary albo masz takie ściskanie w żołądku, jakkolwiek twoje ciało ci pokazuje negatywne, uważaj, tu jest coś nie tak. Zdecydowanie chodzi o jakąś relację. Może to być oczywiście relacja karmiczna, może być jakaś taka obciążona i ty możesz mieć też tego świadomość, prawda? Natomiast jest tu jakieś warunkowanie, jest jakieś uwarunkowanie, prawda? Między wami z jakiegoś powodu. Będziesz wiedzieć, o co chodzi, jeżeli to dotyczy twojej sprawy. Tu jest jakaś próba kontroli. Jakby ktoś próbuje ukryć tą prawdę przed tobą, bardzo, bardzo próbuje ukryć. Jeżeli nawet by tu zapytać tą osobę o coś, to ona będzie bardzo agresywnie reagować wtedy. Więc jeżeli to ciebie dotyczy, będziesz wiedzieć, o co chodzi. Natomiast tutaj, tak, dla jednych raczków to po prostu przyjdzie ci do głowy na nowo, przypomni ci się jakby, prawda? Wspomni ci się to. Natomiast dla innych może się tak stać, że przyjdzie jakaś dobra duszyczka, prawda? Ktoś przyjdzie i coś ci powie i wtedy tobie kropki się połączą. To może być niewinne, co ten ktoś przyjdzie i powie, ale to dla ciebie to będzie jakby już kolejna informacja, która zaczyna tworzyć cały obrazek i postanowisz to wyjaśnić, postanowisz poszukać tutaj sposobu rozjaśnienia tej kwestii, odnalezienia tej prawdy. Ale tutaj jednocześnie widać, że albo ty, albo ta druga osoba, ktoś tu chce pracować nad tym, ktoś tu chce znaleźć wspólny mianownik, ktoś tu chce, no tak czuję, uratować tą sytuację. Ale pytanie, czy się da tą sytuację uratować, kiedy są dwa miecze, przepraszam, dwa razy trójka mieczy. To znaczy tak, oczywiście ta karta sugeruje i namawia nas do tego, żebyśmy podjęli się negocjacji, jakiejś rozmowy po tym, jak właśnie było się tu zranionym, było się tu zdradzonym może, prawda? Może jest jakiś konflikt, może jakieś doświadczenia trudne tu się zadziały, może jakieś rozczarowanie, prawda? No i ta karta na swój sposób
ona, bo zobaczcie, wyszły nam 6 mieczy, to co jest tutaj, tak, prawda? Czyli jakby te dwie karty, to jest ta jedna karta. Czyli to jest pokazane i to jest rada. Poszukuj możliwości uzdrowienia serduszka swojego, uleczenia tego bólu, tego cierpienia, tego rozczarowania, które tutaj pokazuje nam się. I temat ważny na ten tydzień, zobaczcie, mamy 66 tutaj, nawiasem mówiąc jest 666. Ta cyfra, wiecie, że ona ma taką niechlubną chwałę, prawda? Ona zawsze pokazuje, że jakaś tutaj kwestia będzie do jakieś wyzwanie, coś do rozwiązania, coś trudnego, coś, czym będzie się trzeba fizycznie zająć w bardzo bezpośredni sposób i może to nie być przyjemne, co potwierdzają te miecze tutaj. Natomiast te dwie karty pokazują, że nawiasem mówiąc i summa summarum jakby patrząc, ty jesteś pokazana tutaj, pokazany jako osoba wygrana, jako ktoś, kto odniósł sukces. Zdecydowanie tu właściwie podjęta decyzja, właściwy dokonany wybór, właściwa komunikacja i będziesz mieć poczucie, że wilk jest syty i owca cała. Ja nie wiem, jak wy to macie zrobić, kochani, bo tego nie czuję, bo tu dużo sytuacji jest, dużo różnych zdarzeń. Ale czuję, że bardzo inteligentnie i bardzo mądrze sobie z tym radzicie tutaj. Całkiem możliwe, że macie jakiegoś mądrego doradcę, który pomaga wam, bo mamy tu trójeczkę pentakli, a to jest fajna współpraca, prawda, pomiędzy tobą a kimś, żeby doprowadzić sytuację do równowagi, żeby przywrócić tu spokój jakby, prawda? Ewidentnie jest tu dużo lęku, jest tu dużo strachu, jest tu dużo wątpliwości i jest jakaś tajemnica, która jest ukryta. Pytanie, kto tą tajemnicę ma? To też jest pytanie, bo ja czuję, że czasem może to być po stronie drugiej osoby, ale czasem ja tu czuję, że raczki też mają swoje tajemnice. W każdym razie, kochani, coś w tym tygodniu wychodzi na jaw w obszarze relacji, związków, miłości. W sprawach zawodowych tu się bardzo dużo dzieje. Będziecie mieć mnóstwo pracy, rzeczy do połapania, rzeczy do pozałatwiania, ale jednocześnie jest pokazana dwójka, nie pentakli, tylko kielichów, czyli coś się pięknie udaje. Jest jakaś fajna współpraca, jest może jakaś nowa współpraca. Może ktoś tobie tu pomaga przy czymś, albo ty komuś tutaj pomagasz. W każdym razie widać jakieś pojednanie, jakąś unię, jakieś dogadanie się, jakiś dobry kontrakt. I tutaj wszystko rusza do przodu. Jeżeli coś przedtem stało w miejscu, to tu rusza do przodu. Ale pamiętaj tego śnieżnego leoparda. Zobacz, jak on patrzy. On patrzy i widzi wszystko. Czeka, przygląda się, czeka i reaguje. Dokładnie w tym momencie, którym ma zareagować. I o to chodzi. W tym czasie będzie ci trzeba poukładać sobie priorytety, bo będzie się dużo działo, zarówno w sprawach zawodowych u ciebie, czy urzędowych, jak i tych prywatnych. I tutaj, żeby po prostu nie zwariować, żeby to wszystko połapać, żeby tym wszystkim właściwie się zająć, musisz tu priorytety sobie poukładać. Najpierw oczywiście najważniejsze rzeczy, potem mniej ważne, no wiadomo. Ale też poproś o pomoc, bo trójka pentakli pokazuje fajną współpracę z kimś, kto pomaga, prawda? I pracujecie jakby dla dobra grupy, dla dobra zespołu. Więc oczywiście mogą to być sprawy zawodowe, ale może też rodzinne. Tak, może tu wyjść jakaś zdrada jak najbardziej, ale może całkiem możliwe, że dla wielu raczków będziecie chcieli o tym porozmawiać, żeby po prostu wybaczyć i iść dalej z tym, jednocześnie jakby terapeutycznie to uzdrawiając tutaj, czyli dużo rozmów, poszukiwania tego złotego środka. Widać tutaj chęć tego uzdrowienia, chęć pracy nad tym, tak jak powiedziałam wcześniej. Tak, widać, że to jest istotne, ważne, może dla ciebie, może dla tej drugiej osoby. Widać tutaj dużo uczucia, ale też dużo bólu zadanego sobie, może też wzajemnie, może dlatego są dwa razy te karty. I chęć naprawy. To jest ważne, że jest tutaj ta chęć naprawy tego, pracy nad tym. Dużo właściwej komunikacji, czyli
takiej rozmowy, kiedy mówimy, mówimy, ale potem słuchamy, słuchamy, prawda? I potem znowu mówimy, ale potem znowu słuchamy. To jest istotne, żeby też słuchać, jak ktoś mówi, bo wtedy to jest prawdziwa rozmowa. Musicie być w tym tygodniu tak sprytni i tak zwinni, jak taki właśnie dziki kot, jak śnieżny leopard. Tak jest. Jakiś tu mądry doradca, ja czuję, że jest albo przy was, albo pojawia się w tym czasie, albo wy będziecie szukać tego mądrego doradcy, żeby wam właśnie podpowiedział, które działania są najwłaściwsze tutaj w tym czasie, prawda? Ale jednocześnie, kochani, ja tu czuję tutaj też pozytyw w tym, że kiedy to już wychodzi wszystko na jaw, a już miałyście długo, długo, długo tu podejrzenia, to na swój sposób ja tu czuję gdzieś z tych kart ulgę, że w końcu jest wszystko jasne, teraz wszystko rozumiem, zróbmy coś z tym, zostawmy to ze sobą, popracujmy, przepracujmy to, prawda? Tak jest. I ja czuję, że to się dzieje w sprawach prywatnych, bo w sprawach zawodowych tutaj jest naprawdę dobrze. Jest chaosu trochę, jest tu spraw do załatwienia, dużo się dzieje, prawda? Ale są też sukcesy, tak jak mówiłam, więc tu jest naprawdę dobrze. Tu się trzeba skupić w sprawach prywatnych, tu się coś dzieje. Tu coś wychodzi, jakaś prawda. Poczułam dla kogoś, że może chodzić o dziecko, ale takie raczej starsze dziecko. Nie takie małe, tylko już powiedziałabym przynajmniej szkolne. Nie mamy tu Pazia, ale z jakiegoś powodu czuję tutaj takie dojrzałe dziecko, które coś nawywijało i teraz rodzice jakby... Dlatego ta trójka, no właśnie, rodzice pracują nad tym, żeby rozwikłać problem i stąd dwa zranione serca jako rodziców, też tak to czuję, no właśnie. I ci rodzice pracują nad tym, żeby tą kwestię ukryć. Wy nie chcecie, żeby to wyszło na jaw. I jednocześnie, żeby wytłumaczyć temu dziecku, że to było niewłaściwe, że to było błędne podejście, że trzeba inaczej. Też tak czuję, tu może dla jednej osoby to było, ale czuję, że to też ważne. Może wam powiem, kochani, znaki zodiaku. Nie zawsze to czuję, ale tu dzisiaj czuję. Macie rybki i raczka, macie byka. Oczywiście tu jest rak powtórzony, bliźnięta mamy i strzelca i barana. Dużo, dużo wielkich arkan. Ważny tydzień, kochani, dla was. Dobra, prawda ukryta. Ktoś tu zdaje sobie sprawę, że wszystko popsuł, że namieszał, że narobił dziadostwa. Tak jest. Kolejna wiadomość. Chciałam powiedzieć osoba, ale to niekoniecznie. Kolejna wiadomość po prostu. Ktoś tutaj ma żal, że był tylko... No tak, czuję jakby zabawką. Ciekawe. Jakby takim rozpraszaczem, prawda? Pocieszaczem. Dobra. I ktoś tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo zapatrzony w ciebie i bardzo się podobasz komuś, ale ten ktoś może nie mówi. U, kochani, tu dla kogoś może być osoba zapatrzona w ciebie w pracy. Możesz nie mieć tej świadomości albo masz jakieś podejrzenia. Ktoś, to nie będzie dla wszystkich raczków. To jest dla tych osób, które czują tutaj, że coś tu jest na rzeczy. Ktoś ci się bardzo w pracy przygląda. Ale tu uważaj, bądź tu sprytną osobą, dlatego że romanse w pracy zawsze źle się kończą. I ja tutaj czuję, że też musisz na to uważać. Unikaj takich rzeczy tu koniecznie, żeby potem się nie okazało, że to raczek, prawda, nawywijał tutaj. Dokładnie, dobrze, kochani, mamy mini wybierz kartę na trzy możliwości, czyli możesz zapytać o osobę, o sytuację, o wydarzenie. Mamy trzy możliwości, 1, 2 i 3, idźmy po kolei. Jedyneczka, mamy nie, numer 2 mamy, no także nie, i 3. Tu mamy zdecydowane tak. Ok, kochani, to tyle. Utulam was i życzę wam, żeby ten tydzień był dla was udanym tygodniem. Pozdrawiam serdecznie.